rynek chiński jest chłonny i potrzebuje wysokiej jakości produktów, a Polska jest w stanie to dostarczyć. Mówimy tu w szczególności o mięsie drobiowym, mięsie wieprzowym, wołowinie, ale także o produktach mlecznych, jak i o owocach i warzywach. Wieprzowina, czyli produkt strategiczny i produkt, gdzie mamy największe problemy na naszym wewnętrznym rynku, jak i na rynku europejskim. Podjęcie rozmów oficjalnych z rządem chińskim to realizacja pewnej strategii, która ma na celu ułatwienie i podsycenie możliwości eksportu tych produktów na rynek chiński i uznanie przez rynek, przez stronę chińską, tak zwanej regionalizacji, która już została uznana przez na przykład Japonię i inne kraje, gdzie polska wieprzowina jest eksportowana, więc teraz należy pokazać te same działania przedstawicielom chińskim, że nasza wieprzowina jest wolna od ASF. Chiny nie uznają regionalizacji z kilku powodów. Są to powody związane z prowadzeniem polityki od chwili wykrycia ASF w Polsce. Poprzez zintensyfikowane teraz działania naszych służb weterynaryjnych oraz ministra rolnictwa jesteśmy teraz w stanie przedstawić odpowiednie dowody, że ASF w Polsce już nie występuje. Możemy przedstawić wiarygodne dane rządowi chińskiemu, jak nasze służby pracują i jak zapobiegamy występowaniu problemu ASF w Polsce. Regionalizacja to tak naprawdę wyłączenie kilku obszarów Polski z eksportu wieprzowiny, gdzie wystąpiło ASF. Jest to 5 dokładnie obszarów, które występują w województwie podlaskim. To wielki sukces, że w chwili obecnej polskie mleko i polskie produkty mleczne goszczą już na stołach w Chinach. Polskie produkty mleczne mają coraz większą rozpoznawalność i są rozpoznawalne poprzez swoją jakość. Miejmy nadzieję, że ten sukces na rynku mleka, ale także na rynku drobiu przełoży się na sukces polskich produktów z innych branż, czyli z branży warzywno-owocowej, z branży wieprzowiny i z branży wołowiny. W chwili obecnej trwają intensywne rozmowy pomiędzy rządem chińskim i rządem polskim w celu otworzenia z rynku chińskiego na polskie jabłka, na polskie świeże produkty. Te rozmowy, miejmy nadzieję, że w niedługim okresie czasu zostaną dopięte do końca i pierwsze polskie kontenery z jabłkami popłyną do Chin i Chińczycy będą mogli spróbować dobrego polskiego jabłka. Wszystkie rozmowy ze stroną chińską są rozłożone w czasie. Przedstawiciele rządu chińskiego nie działają pod wpływem chwili. Żeby otworzyć rynek na kolejne produkty, wymaga to wielu miesięcy, jak i nie lat, pracy i rozmów z przedstawicielami chińskimi i to wymaga wizyt i rewizyt u nas w kraju oraz przedstawienia pełnego zakresu badań fitosanitarnych, badań weterynaryjnych, jakie są podejmowane tutaj u nas w Polsce i przekonanie rządu chińskiego, że nasz produkt jest najlepszy i spełnia wszystkie wymogi jakościowe. Phil Hogan wraz z dużą delegacją, z panią Agnieszką Maliszewską, szefową Polskiej Izby Mleka, ale także z wieloma polskimi firmami, niedawno wizytował Chiny i wspierał starania całej Unii Europejskiej, żeby rynek chiński był jak najbardziej otwarty na produkty pochodzenia z Unii Europejskiej. I wszystkie starania, które komisarz do spraw rolnych podjął w Chinach, tylko pomagają nam jako Polsce w prowadzeniu dalszych rozmów i doszczegółowiania umów międzynarodowych. Agencja sprawuje pieczę nad funduszami promocji polskiej żywności. Te działania, które są podejmowane w ramach funduszy, mają zbudować świadomość konsumentów, że polska żywność po pierwsze smakuje, polska żywność jest bezpieczna i polska żywność spełnia wszystkie standardy międzynarodowe i to my jako Polska powinniśmy chwalić się tym, że Polska smakuje. Środki z tego funduszu oczywiście pomagają wszystkim producentom, którzy chcą uczestniczyć w misjach handlowych, w udział w targach, udział w szkoleniach, udział w różnego typu spotkaniach międzynarodowych,
w celu zaprezentowania ich produktu i w celu ułatwienia kontaktów z partnerami, z importerami z innych krajów, którzy będą w stanie zakupić tą żywność od producentów.